W naszej świadomości cały czas funkcjonuje mit o tym, że nasza kawaleria podczas II wojny światowej szarżowała na niemieckie czołgi z szablami w ręku. Prawdą jest, że podczas kampanii wrześniowej polska kawaleria przeprowadziła prawdopodobnie kilka lub kilkanaście szarż. Jednak dzięki niemieckiej propagandzie powstał materiał dyskredytujący kawalerię, ukazujący pozbawioną sensu szarżę z szablami na czołgi. A jak było naprawdę? W bitwie pod Krojantami 1 września miała miejsce dramatyczna szarża 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Pomorskiej Brygady Kawalerii. Od świtu prowadzone były ciężkie walki z przeważającymi siłami wrogi. Powoli szala zwycięstwa przechylała się na stronę Niemców. Około godziny 17.00 głównodowodzący pułkownik Kazimierz Mastalerz otrzymał rozkaz wykonania przeciwuderzenia. Manewr ten miał powstrzymać wroga, aby ułatwić odwrót piechoty zagrożonej odcięciem. Do zadań został wyznaczony pułk, który przydzielono, podzielono na dwie grupy. Pierwsza pod dowództwem rotmistrza Zygmunta Ertmana miała związać siły wroga wzdłuż drogi chojnice Rytel. Druga grupa wraz z drużyną CKM-ów miała wykonać głębokie obejście, aby wieczorem wyjść na tyły Niemców w okolicy Pawłowa. Uderzenie drugiej grupy, około 250 ułanów, miało być wsparte od czoła przez oddział Ertmana, czego następstwem była sławetna szarża pod krojantami. Grupa manewrowa po przebyciu połowy drogi, wyjeżdżając z lasu, natrafiła na spory oddział niemiecki w sile batalionu, który odpoczywał na polanie. Sytuacja była idealna. Mimo tego, iż regulamin kawalerii kładł nacisk na prowadzenie walki w szyku pieszym, koń był traktowany jako transport, zdecydowano się na wykorzystanie elementu zaskoczenia i przystąpiono do błyskawicznej szarży. Pierwsze ruszyły szwadrony rotmistrza świeściaka i ładosia. Impetu szarży nie powstrzymała bezwładna obrona. Kiedy pierwsi łani zaczęli siec szablami, rozpoczęła się paniczna ucieczka wroga. Gdy już wydawało się, iż atak zakończy się pełnym sukcesem, na skraju lasu odezwały się ciężkie karabiny maszynowe, które były na wyposażeniu ukrytych pojazdów pancernych. Salwa była mordercza. Straty okazały się bardzo poważne. Według ustaleń zginęło trzech oficerów, w tym dowódca pułkownik Mastalerz, oraz około 20 łanów, a 50 odniosło rany. Zaskoczeni tym obrotem sprawy kawalerzyści musieli się cofnąć i schować za wzgórze, by następnie ruszyć na północny wschód do rytla. Mimo ciężkich strat atak nie był pozbawiony sensu. Kawaleria nie szarżowała przecież na czołgi, lecz na piechotę, co dawało szansę pełnego powodzenia. Dodatkowo szarża odniosła także pewien efekt psychologiczny, o którym pisze Heinz Guderian w swoich wspomnieniach. Zastałem ludzi z mojego sztabu w hełmach bojowych w trakcie ustawiania działka przeciwpancernego na stanowisku bojowym. Na moje pytanie, co ich do tego skłoniło, otrzymałem odpowiedź, że w każdej chwili pojawić się może polska kawaleria, która rozpoczęła natarcie. Ukazanie przez propagandę niemiecką, a później przez komunistyczną było absurdalne i miało na celu zdyskrydowanie obrońców i ukazanie głupoty polskiego oporu. Niemcy nakręcili nawet film propagandowy o spektakularnym zwycięstwie w Polsce. W filmie tym w roli polskich samolotów występowały odpowiednio oczywiście ucharakteryzowane czeskie awie, a w rolę polskich kawalerzystów walczących z czołgami wcielili się niemieccy jeźdźcy, co widać przy zbliżeniach, gdyż mają charakterystyczne głębokie hełmy. Dodatkowo mit ten rozmuchał nasz słynny reżyser Andrzej Wajda w filmie Lotna, gdzie aktor odgrywający polskiego kawalerzystę z września rąbie szablą lufę niemieckiego czołgu. W sumie nawet to nie był niemiecki czołg, gdyż było to T-34, a jak wiadomo w 1939 roku niemieckie czołgi były mniejsze i nie miały tak wielkich dział. Taka wizja była niedorzeczna, gdyż nasza kawaleria nie musiała szarżować na czołgi, ponieważ do rozprawiania się z nimi miała świetne 37-mm działka Boforsa oraz karabiny przeciwpancerne. Przykładem zwycięstwa naszej kawalerii nad niemieckimi czołgami była zwycięska bitwa pod Mokrom, gdzie wołońska brygada Kawalerii pod dowództwem pułkownika Juliana Filipowicza przy użyciu dział a nie Szabel i Lanz pokonała znacznie mocniejszą niemiecką czwartą dywizję pancerną. Polscy kawalerzyści we wrześniu bili się z fantazją i niewiarygodną odwagą. Świadectwem tego są wysokie straty wśród jej dowódców we wrześniu 1939 roku. Śmierć poniósł dowódca pomorskiej brygady Kawalerii, generał Stanisław Grzmot Skotnicki oraz aż sześciu dowódców pułków, wspomniany wcześniej pułkownik Kazimierz Mastalerz oraz pułkownicy Jan Litewski, Bogdan Stachlewicz, Stanisław Królicki i dwóch podpułkowników Marian Skrzynecki oraz Tadeusz Mikke. Dziękuję za Wasze wsparcie i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.